Witam was bardzo serdecznie, drodzy państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek Symulatora Sim Rail. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż. EN76. Stoimy właśnie na stacji Benji Savera. Następna stacja to Dąbrowa Górnicza już. Dobra, zamykamy drzwi i jedziemy, nie? Nie o to mi chodziło, żeby wziąć tą kamerę, no ale dobra. Jazda bezprądowa będzie zaraz. Oczywiście nie ma tutaj żadnych kar w tym symulatorze za to, że się człowiek nie stosuje do jazdy bezprądowej, no ale no, wiadomo, jeździmy na symulatorach po to, żeby jak najbardziej oddać realia tej pracy. No i do stówy. I następny semafor ogranicza prędkość albo do 40, albo do 60. Trzeba być przygotowanym na ograniczenia do 40, bo to nigdy nic nie wiadomo. No jest 40. Dobra, na razie jeszcze nie sygnalizujemy przed przejazdem informacji. No wiadomo, no na razie się zatrzymujemy na stacji. Ile my tu czasu mamy z tej Dąbrowie? Kurczę, 10 minut. No fajnie, zacząłem odcinek. Fajnie, fajnie, nie powiem. No jakieś to można było cięcia robić, z tego co pamiętam. Zobaczymy na skróty klawiszowe. Na pewno idzie. No właśnie. Dobrze, więc drodzy państwo, w takim wypadku na was te 10 minut będzie krótką przerwą, a dla mnie potrwa to odrobinę dłużej. Więc widzimy się już za chwilę. Dobrze, więc wracam już do państwa po tej krótkiej przerwie. Gotów do odjazdu. Cieszę się bardzo. Zamykamy drzwi i ruszamy.
Dobra, przyspieszałem, bo szlankowa była 120, a tutaj coś trochę. Jeszcze musiałem jedną rzecz zrobić na telefonie, której nie zdążyłem dokończyć w czasie. W czasie cięcia. No i wiem, że się zbliżam do miejsca zatrzymania. Ale piszczysz? Nie wiem w ogóle, ile tutaj jest stacji, ile to już zawiercia. Się nie orientuję, nie z tamtych okolic jestem. Najmniej gdzieś tu właśnie w okolicach Poznania coś. Z Poznania do Bydgoszczy czy do Torunia, to byś mniej więcej wiedział jeszcze, w jakim miejscu się znajduję. O tej to dla mnie taka okolica nieznana. Jeśli chodzi o układy torowe. Górnicza Pogoria. Z czymś kojarzę tą stację Pogoria. Sygnału dźwiękowego. Panie, ale po co mam teraz trąbić, jak tam jeszcze nie jadę? No. Jest ten przejazd, kończę, na który miałem zatrąbić. Proszę mi go pokazać. A tamtym zatrąbiłem. A kolejny przejazd jest gdzieś tam. Za stacją. Przepraszam bardzo. Zatrąbię. Pamiętam o tym. Widziałem wskaźnik, oczywiście. Nadam sygnał ważność przed tym przejazdem, którego się tyczył tamten wskaźnik. Jeszcze jedne drzwi się muszą zamknąć. Pięknie. Próć się schować i jedziemy. Punktualnie odjeżdżamy. I przejazd kolejowy jest dopiero tam, gdzie teraz wskazuje kursorem myszy. Przy kolejnym semaforze ograniczają do 100 km na godzinę. I tam jest dopiero przejazd kolejowy, tak? I właśnie wyjeżdżam
stacji i nadają kończy sygnał baczność. Żeby nie było. Ale już za to mi punktów nie dodadzą, nie? Ja użyłem sygnału baczność i tyle. Niesprawiedliwość czasem jest w tym symulatorze, naprawdę. Dobra, bo tutaj do 100 miało być, nie? Hamujemy. I roboczy do 50 B. Pohamujemy jeszcze bardziej, nie? No tu i tak ząbkowice już będą, nie? Dobra, wagonnicze ząbkowice. Trochę mocniej przyhamujmy, bo tu gdzieś były chyba te... Gdzie miałem, przepraszam, ten sygnał trzeźwiękowy użyć? No, nie wiem, za bardzo... Nie widzę tu miejsca, w którym bym miał go użyć. Chyba, że o tamto chodzi. Ja też nie widziałem tego wskaźnika. Dziwne. I zatrzymanie na stacji plus stop. To chyba będzie pierwsza moja ukończona misja w Simrailu, choć już użyłem kończę 5 godzin. Przed rozpoczęciem nagrywań filmów, no to... Ja to tym właśnie grałem. Zacząłem coś, pojechałem może jedną stację i skończyłem. No i po prostu sobie testowałem, jak to się jedzie i tak dalej. Ja nie miałem za dużo czasu, żeby przejechać cały scenariusz. Po prostu. Co tu V masz za przy następnym stówka? Mogłem się domyślić. Prawy podniczaści korka, następna stacja. Zapomniałem, że nie mam na tym pomacie ustawionej prędkości na 100 na godzinę. Tylko jeszcze 120 zostało. Ale żebym sobie przetrwał. Żebym się zreflektował w odpowiednim momencie, to jest najważniejsze. Teraz wyjedziemy ze semafory wjazdowe i będziemy mogli się rozpędzić do prędkości 120 km na godzinę. Czyli na prędkości szlakowej. O, 55 na sekundę. 45-50, dobra. Następna stacja numerowego. Czasie korka. Zbliżamy się. Pomalutku.
gniazda z otwartymi drzwiami. Jakie gniazda z otwartymi drzwiami? Panie, tu już stałem prawie. Zresztą to i tak się samo z automatu uruchamia dopiero jak on pociąg stoi. Ciekawe. 46-14 gubów do odwiązku. Dobra, jedziemy, bo zaraz mi jeszcze wlepią mandat, że... czy opóźnienie mam. Jakieś. Przyhamujemy tak odrobinę ostrzej. Rozkład trzeba nadgonić. Za bardzo innej jeszcze stacji do tego zawiercia zostało. 46-14 gotów do odwiązku. Gotów to gotów. Jedziemy. Jakiś limit do 130 na godzinę czy coś, bo na razie szlakowe jest 120. Zbliżamy się do kolejnej stacji Wisiłka tym razem.
Najpierw stoimy, no nie było ostre hamowanie, nie wiadomo jak. Ostrzejsze, bo ostrzejsze. Gdzieś kończę dziwne opóźnienia łapiemy. Chyba trzeba opytę zwiększyć na 90. 90 jest to. No dobra, sto. 46, 14, bo to do odjazdu. Szybko jeździmy, to niech będzie i sto. No. Odjazd po czasie. Zamiast plus, staliśmy już minus 5. Czy minuta opóźnienia. Ale mi po czasie. Żeby to te pociągi się tylko o minutę opóźniały, to by był raj. Widać zawiercie, no to już to dociągniemy na tym odcinku, nie będziemy. Rozpoczynaj następnego bez sensu. Na 10 minut jazdy. Następny semafor jest na stówej. Ludzie wsiadają, wysiadają. I zaraz odjazd. 46-14, bo to no już stacja będzie zawiercie, tak. Jeszcze na regionalne pociągi jest jeszcze jedna linia kolejowa, Katowice do Sędziszów. Możemy też sobie regionalnym pociągiem kiedyś jeszcze pojechać.
nadzieję, że symulator nie był za cicho ani za głośny. Ale światło zielone. Więc jedziemy. Ojej, znowu szliknęli mnie to, co chciałem. Jazda bezprądowa. Jazda prądowa, ale następny semafor i tak już jest na stój. A to już będzie stacja zawiercie. Trzymamy się też jakoś pod tym daszkiem, co by na to. No i żeby pasażerowie mieli fajnie, wygodnie do wysiadania, żeby im słońce nie świeciło na głowę. Co ile na mnie wyłączy misji? A, wyłączyło. Chciałem jeszcze wygasić skład, ale no, nie uda. Widzicie, tu raz tylko mieliśmy raz plus jeden, tylko opóźnienie, nic poza tym. Co z doświadczenia 6219. Przejechano odległość 45 km. Dobrze, więc tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.